Czy było dla pana zaskoczeniem, że Niemcy dostali dziką kartę na Mistrzostwa Świata w Katarze i zastąpili w turnieju Australię? Nie, wiedzieliśmy to jeszcze przed meczami barażowymi. Powiedziałem to drużynie przed rewanżowym starciem w Magdeburgu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że my tej dzikiej karty nie dostaniemy, że dostaną ją Niemcy. Cieszę się zatem, że kadra wykonała dobrą pracę zarówno w Gdańsku, jak i w Magdeburgu. Czyli to żadna niespodzianka? Nie, wiedzieliśmy o tym.